Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jesteśmy oczywiście w moim Freddym, czyli w moim domku na Palionowie 2.0. Patrzcie, co tutaj elegancko wychodzę. Tu nic się nie dzieje przed tym moim domkiem. Trzeba to koniecznie zmienić. Po pierwsze, muszą tu powstać ścieżki, musi się to wszystko bardziej rozbudować. Skoro mamy tutaj mieszkać, to musi naprawdę wyglądać dobrze. A skoro już mówimy o wyglądaniu dobrze, to jest jeszcze jeden taki wariat, który wygląda dobrze. I o kurczę, tu się coś buduje. Dobra, na razie nie patrzę na to. Panie Dawidzie! O, widzę cię. Among Us. Among Us się tu buduje? Among Us tu będzie. A dlaczego będzie jest zielony, duży, skoro ty jesteś impostorem? No ale to nie ma znaczenia, ale przecież może być impostor zielony. No to prawda. To się z tobą zgodzę. Ano. No dobrze. Wiesz, a co, stary, wiesz, co ty musisz zrobić? Jak zbudujesz Among Usa, musisz nad tym Among Usem zrobić nick. Że Dave, tak, to by było tak dobre. Among Ja nie patrzę w tą stronę, widzowie, prawdopodobnie jak widzicie ten odcinek, to już ten Among Us stoi, a nawet jestem pewien, że już stoi, dlatego po prostu ja nagrywam dużo filmów bardzo, a Dave bardzo mało ostatnio. A, no właśnie, bo to przecież nawet nie jest film na dzisiaj teraz. Tak, bo ty to... Ja cię suna. Tak, ja nagrywam troszkę do przodu. No dobra, słuchaj. Ale to nie dlatego, widzowie, ja się wytłumaczę, nie dlatego, że ja się owalam, tylko to jest po prostu jakieś tempo se zarzucił, nie wiem, ambitne. No to prawda, ale ostatnio... Ale czemu? Dlaczego? Już ci tłumaczę, akurat na plusie, na który serdecznie was, widzowie, zapraszam. Moja siostra za niedługo znowu wyjeżdża. Co ci muszę... Nie! Ale wiesz, ale ja się tym dowiedziałem też niedawno i dlatego tak... Zasuwam z filmami, w sensie tutaj na Palionowie to akurat przypadkiem, nie? No właśnie, nie wiadomo, na dwa tygodnie chyba, coś takiego. No. Ja też jestem z tego powodu zadowolony, ale spokojnie, widzowie, jakieś tam filmy będą nagrane. Trzeba się w takim razie pośpieszyć też, żeby ponagrać jakieś wspólne skidowic. Zapraszam na Szybson Plusa serdecznie. Ale przyszedłem dzisiaj do ciebie, Dawidzie, ponieważ jest pewna sytuacja. Ogólnie tak, ja ci pokażę, patrz, mam tutaj taką spluwę, nie wiem, czy ją widziałeś jeszcze. Czy już ją widziałeś, czy nie widziałeś? Czemu ma taką brzydką nazwę? Nie, czemu brzydka? Ona po prostu wygląda jak sraczka, po prostu wygląda, taka brązowa. No więc nazwałem ją Heavy Straczuszka. Dlaczego marnujesz moje naboje? To ma tłumik? To ma tłumik, żeby było cichszej, żeby można Nie mogę załadować, bo nie mam, dobra, masz. No fajna broń, ale nazwa mi się nie podoba. Czemu Heavy Straczuszka? Nie, brzyd... Uj, kurde. Niesmaczna nazwa. Ale to, no i to jest broń, to ma być niesmaczne. To nie jest nic dobrego, broń nigdy nie była niczym dobrym. Dobra, słuchaj. Przyszedłem dzisiaj do ciebie, ponieważ sytuacja jest taka. Ja ogólnie opowiem ci, co się wydarzyło, podczas gdy ciebie nie było, nie? Bo ty byłeś teraz na wyjeździe takim eleganckim. Więc ogólnie tak. Oszpeciłem skina, tacie hejtera, ze slajmów mu... Właśnie ja coś widziałem, ale czemu? Bo po prostu ja go denerwuję i ja walczę z nim. Ja go walczę. Walczę. Aha. No, to jest jedno, co zrobiłem. Jesteś taki świr. Tak, dodatkowo ukradłem mu zielone. Mogę ci pokazać, chodź, pokażę ci. Zielone? Ukradłem mu zielone, bo miał strasznie dużo zielonych. Ja nie wiem, skąd on tyle miał. Pokażę ci to, ale to jest, wiesz, to jest jakby... Dobra, nikomu nie pokażę. Dobra, patrz. Ile? Kurde, ale dużo, nie? Dużo. No, to ej, to jest, czekaj. To jest bardzo 21 dużo. Staków. Tak jakoś by to wychodziło, no, coś mniej więcej. No więc jakby to ukradłem, no i po prostu, ja widzisz, ja mu tak ciągle dogryzam. Ale dzisiaj wpadłem na genialny pomysł, żeby mu dogryźć jeszcze bardziej. Dlatego też przychodzę. Ale no, zostaw go już w spokoju, co on zrobił? No co nas zrobił, no patrz, my mieszkamy teraz przez niego. No ale to nie, że przez nosami co to chcieliśmy przecież zrobić. Nie, no, a to tak, ale to on tam, że tak powiem, doprowadził Palionowo do totalnej, prawda, ruiny i niezadowolenia. Słuchaj, no ja przychodzę do ciebie, ponieważ sprawa jest taka. Nie wiem, czy pamiętasz, ale mamy dużo TNT. Ano! Trochę by się znalazło. Troszkę by się znalazło. I tak pomyślałem, że może by było taką minimalną pułapkę zrobić, w którą może by na ta hejtera wpadł. Nie! Wiesz, nie zginąłby, no bo on ma ale game moda. Stary, marnować TNT na pranki. Ale stary, rozdupcymy mu co ty coś, jesteś, rozumiesz? W gimnazjum jesteś. No nie, jestem już po technikum. W sumie powinienem za niedługo studia kończyć, jakbym poszedł na nie. No bo właśnie moi znajomi wszyscy kończą studia teraz, nie? Straszne, ja nagrywam Minecrafta, nie? Ja się czuję jak jakiś buc. No. Dobra, ale chodź, pomożesz mi? Dobra, tak. No pomogę, chodź. Ale niechętnie. A może ja pogadam z nim jakoś, co? Nie, on no po co ty ma do mnie dobry. Dobry ma do mnie szacunek. Ja bym go męczył. Patrz, nie, pan. To jest niemiłe, Filipie. O, to niemiłe. On jest niemiły. On mój wewnętrzny anioł mówi, że to jest niestosowne. Twój wewnętrzny anioł. No dobra, patrz, tu zrobiłem taki tunel, który prowadzi do mojego domu. No ale dlaczego tutaj nie ma wagonika? No, dobre pytanie. Nie wiem.
No to może jak jest dobre, to byś znalazł odpowiedź, bo się biegać. Nie, jakie to jest długie, typie! Spokojnie, to jest dopiero 1/3 to, co tutaj widzisz, ten zakręt. To, co? To jest bardzo długi tunel. No bo my jednak jesteśmy dosyć daleko od mojego domu. Czemu my nie przelecieliśmy po prostu elektron dookoła? Wiesz co, dlatego, żeby nas tata nie zauważył. To jest taki, wiesz, taki myk, że tutaj na szybkości mogę ćmychnąć, nie? Wiesz, o co chodzi. Kurde, nie wiem, człowieku, ty to takie te tunele budujesz. W ogóle tutaj powinno być jakieś te. Widzę, że ona to już tory dała, znaczy ja dałem tory do końca. I cały film to budowaliście? Nie, no tak, znaczy cały film, kilka dni, stary. No, 60 ale... minut materiału. Nie, no nie, no co ty, nie, już nie ma, to za długo czasu. Nie dałbym rady tyle komentować. Ciężko. Ja znam takich, co i nawet 3 godziny nagrywali Minecraft. No dobra, ale nie 3 godziny budowali, kurczę, tunel, nie? A no. Poza tym na live to by się dało, ten, dobra, w lewo. Lewo? Tam do Milki, co do Milki. Prawo? Aha, mam w sumie około 7 macie, no tak. No, a tutaj już jesteśmy prawie, hop, siup, siabadaba, jesteśmy prawie u mnie. I wow. Ja musiałem tutaj zrobić sobie takie dojście, bo ja miałem za dużo rzeczy w domku, których nie byłem w stanie, wiesz, jakby, przemycić. Mhm. Kurde, nie mam jedzenia! Spokojnie, to nie jest problem, ponieważ jak tutaj przyjdziesz, tutaj mam bardzo dużo jedzenia. A, ziemniaki, daj mi, ja tyle, ty masz, kurde, tyle ziemniaków. Proszę bardzo. Ale nie przepalona, typie! No to spokojnie, zaraz się przepali, ty. Patrz, tu jest lawa na dole. Puste zapasy, no, ale bida. Już, patrz, się pali. Ale biednie tu jest, Jezusie. Biednie tu jest. Bieda. Chyba do swojej lodówki nie zajrzałeś dawno. Bieda! Dobra. Bieda totalna! Dobra, patrz, dużo. Jest tu git, słyszałem aż tą klimatyzację, co? Przepraszam, ja się wyciszyłem na pierwszym razem, ale już teraz nie mogę. Dobra, spoko, no możesz sobie zabrać ziemniaka jak chcesz, bo to się przepala. Dobra, później sobie po niego przyjdziesz. Czy potrzebujesz no, postaka. Masz? Nie, a, postaka, ja 26 ba tych mam. A, no dobra, no to pork chop. Dobra, no to wychodzimy tu na górę, zapraszam. I teraz tak, idziemy po TNT. I teraz tak, ja myślałem, gdzie możemy zrobić taką pułapkę. Ja myślę, że miło by było mu kapkę tego ratusza wysadzić. Co ty na to? No ale stary, ty, ja nie wiem, no dobra, ponownie powiem, mój wewnętrzny anioł podpowiada, żeby tego nie robić. A skaczę se, no tu i tam. Wewnętrzny anioł, szczerze, gdzieś mam twojego wewnętrznego anioła. Ale jesteś niemiły. Oczekaj, bo ja to zamknąłem. Co to było otwarte? A, bo ja to chyba nie zapomniałem ostatnio zamknąć. O. Jesteś dobra. Niemiły, człowieku. Aha, tylko my nie mamy karty. Masz kartę? Nie mam. No to ładne jaja, dobra. Ty, ale gdzie ja tą kartę mam? Trzeba to było zrobić inaczej. Dobra, dawaj, chodź no. A, to się tam włamałeś po prostu. No dobra. No przecież to i tak jest nasze, stary. No dobra, co? No racja, dobra, no to biorę ze skrzynki. No jeden stack TNT, więcej nie potrzebujemy na pewno. Kurde, na luzie ty. Dobra. I tak jest za dużo moim zdaniem. No tak, pewnie tak. Słuchaj, musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy chcieli zrobić taką, prawda, pułapeczkę na niego. I mi się wydaje, że mam pomysł. W sensie jakby, no wiem, że ratusz, nie? Ale w sensie chodzi mi o... Kurde. To jest za wysoko. No, właśnie. Troszkę mnie poniosło. Dobra, i teraz tak, potrzebujemy klapę, tu jest akurat klapa, więc zabierzmy sobie ją. No a jak teraz... ty chcesz zrobić w ogóle mu tą pułapkę? W sensie jakąś taką banalną, czy jakąś zaawansowaną? No po prostu, czy... no ja mi się wydaje, że on... O, czekaj, ja mam pomysł. Tylko mam nadzieję, że go nie ma obok ratusza tam. Chodź, idziemy tam. Bo jak tam jest, to mamy lipę trochę, ale jak go tam nie ma, to jest luz totalny. Bo tam jest coś takiego, że takie półpłytki leżą na ziemi, ja zauważyłem, nie wiem, czy pamiętasz. Tutaj, tak mi się kojarzy. Tak, są. Czekaj, dobra, czy on tu gdzieś jest? Nie ma go tu. Dobra, mamy luz. Widzisz, tu są takie płytki. Możemy je wykorzystać. On nie zwróci na nie uwagi, to na nie, jak kilka płytek na nie... O, patrz, tu na początku, widzisz? Tu na ten. Pan, ja nie mogę, tak. Schodzę tu na dół. Jeśli jesteś Renata, to wstęp zbroniony. Ja nie wiem, o co w ogóle chodzi. A, nie wiesz, czy to jest Renata? Nie. Kurde, mógłbym ci to wytłumaczyć, ale nie tu, bo jakby tu ktoś nas podsłuchał, to by była lipa trochę, nie? Ale dobra. Renata to jest ktoś, kogo znasz. Renata Jones. Nie. To jest... Ktoś, kogo znam? Tak. A! Renata Jones! Nie, to jest jej... Czekaj, teraz wiem, nie nadepnij na to, kurczę! Teraz uważaj, musisz... Tu chodź. A wszystkie są trzy zaminowane? Tak, wszystkie dwie, znaczy wszystkie dwie, nie trzy. Bo nadepnij na te podatkowe, mam nadzieję. Tak, no. No i sobie, dobra, to będziemy teraz siedzieć sobie wygodnie. Nie, no nie tu, nie tu! Zdradzę ci, kto jest Renatą. Renata to jest Milki przebrana. No ale po co? No, musisz z nią pogadać. Dobra, czekaj, stary. Schowajmy się tu gdzieś. Może on tutaj gdzieś za niedługo się pojawi. Dzieje. Albo nie wiem, czy on się w ogóle pojawi. Dobra, wracajmy. Pułapka zrobiona, zaminowana, możemy być spokojni. Dobra, Dawidzie, dawaj, lecimy stąd. Musimy wracać. Idę. Na palenowo... Idę! Czekaj, Bam, 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 bam
Czekaj, może wpadnie. Idzie w tam. Wszedł. Ale to rypnie. Ale... Stary. Co to się stało? Zabiłeś wieśniaka. Wieśniaka zabiłem? Co tu się wydarzyło? Halo! Dobra, stary, uciekamy. Uciekamy, zdawaj, szybko. Widzę was. Uciekamy, o nie, ale to już się pał.